to? Trit! Zaczekaj! Trit! 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 Ojej! Oj! Trit! Hej! Nie chowaj się! Widziałem cię! Ja się nie chowam! Przecież przed chwilą się schowałeś! Naprawdę? A, to już się nie chowam! Kim jesteś? A ty? Jestem Rabcio! O, to tak jak nasz teatr! Teatr? Jesteśmy w teatrze. Musisz być kimś nadzwyczaj ważnym, skoro nosisz takie imię. Ja nie nazywam się jak żaden teatr. Jestem płochy wiewiór. Do usług. Jesteśmy w teatrze? Cudownie! Chodźmy zobaczyć jakieś wesołe przedstawienie! Nie, niestety to niemożliwe. Dlaczego? Bo tu od dawna nie było żadnego wesołego przedstawienia. Nie wierzę ci! O, nie wierzysz? Chodź ze mną, sam zobaczysz. O, przekonasz się na własne oczy. Zaczekaj! Jak tu smutno, ponuro, posępnie. Nie ma we mnie żadnych radosnych uczuć. Ja już nawet nie pamiętam, co to znaczy radość. Ja też. Przypomnij mi, Arl. Przypomnij. Jak? Opowiedz mi coś wesołego, Arl. Dobrze. Niech będzie wino. Spróbuję. O. Był deszczowy, pochmurny dzień. Rzeką płynęła brudna woda, niosąc bezlistne konary i gałęzie. W powietrzu unosił się zapach spalonej gumy. I co myślisz? Nie zrobiło mi się weselej, Arl. Nic, a nic. Może ty spróbuj, Bino. Dobrze. Był sobie mały ptaszek szukał przyjaciół, o, ale nie znalazł. O, lepiej, ale to nie to. To ciągle nie to. To wszystko nie to, Arl. Nie to, Bino. Nie to. Nie to. Nie to. Płochy wiewiórze! Miałeś rację. To wszystko jest bardzo smutne. A nie mówiłem? Co im się stało? Nie wiem. Podobno dawniej było tutaj wesoło. Ale nie ma już nikogo, kto by pamiętał te czasy. Wszyscy odeszli. Gdzie? Do pokoju zakończonych przygód. Wszyscy tam trafiają, gdy już opowiedzą swoją historię. Musimy więc tam iść. Może dowiemy się od nich, jak to wszystko naprawić. O, nie! To niebezpieczne. Naprawdę? A co tam się może takiego stać? Nie wiem. Nigdy tam nie byłem. No to chodźmy. Ze mną nic ci nie grozi. A wiesz co? To ty idź.
A ja tu popilnuję. Czego? O, tak, ogólnie popilnuję. O, tego i tamtego. O. No dobrze. A gdzie jest ten pokój? Chodź za mną. Patrz. Aha. Musisz wspiąć się na samą górę po drabinie, tak? I czeka cię wiele niebezpieczeństw. Na przykład drabina, tak. Drabina pełna szczebli i wysokość, i lęk wysokości. Ale nie bój się, ja pilnuję, tak, popilnuję tu wszystkiego, kiedy ciebie nie będzie. No dobrze, to ruszam. Co teraz będzie, tatko?
Nie ma rady! Nie ma rady! Rabco musi iść i odnaleźć księgę! Ja? Tak! Ty! W tobie jedyna nadzieja! Wierzę w ciebie! Rabcio! No, to oczywiście, to idę! Powodzenia, Rabcio! Płochy wiewiórze! Już wszystko wiem! Aha. Musimy wyruszyć na poszukiwanie zaginionej opowieści! Nie! To ty musisz wyruszyć, ja muszę pilnować! Tobie dobrze wychodzi ruszanie, a mnie pilnowanie!